przed materiałem mamy pytanie do was. Macie zamiar pojechać na zbliżający się IM Katowice? Wczoraj znany informator w środowisku Valve, Gabe Follower, wrzucił na swój kanał film, z którego możemy dowiedzieć się wiele interesujących, ale również i znanych już faktów, o których wielokrotnie informowaliśmy na naszym kanale. Gabe z dużym przekonaniem stwierdził, że obecnie Valve jest w trakcie produkcji trzech tytułów. Citadel, czyli pół RTS, pół FPS w świecie Half-Life'a, tajemnicze HLX, które może być Half-Life'em Alexstone VR, no i portu CSGO na silnik Source 2. Później pokazywał linijki kodu, które już kiedyś na kanale tutaj były. Ogólnie cały film jest takim zbiorem rzeczy z ostatnich kilku tygodni. Jedna kwestia jest jednak dla mnie sporą nowością. Chodzi tutaj o sprawę z przeportowaniem wszystkich skinów z gry do nowej wersji. Jak pewnie się domyślacie, nie jest to prosty sposób, ale Gabe Follower zdradził, jak mniej więcej cały ten proces przebiega. W kodzie Doty 2 pojawiły się wzmianki o nowym narzędziu, który pozwoli w łatwy i przyjemny sposób dodawać nowe asety do CSGO, czyli m.in. właśnie popularne skórki. W tej chwili wszystkie dane a propos itemów, broni, skinów, naklejek są przechowywane w jednym pliku nazwanym Items Game. Jak się okazuje, taka metoda jest frustrująca i kompletnie niewygodna dla deweloperów. Pracownicy tym systemem są już kompletnie zmęczeni. Dzięki nowemu narzędziu wszystkie obiekty, jak właśnie skiny, będą przechowywane jako osobne pliki, być może w formacie VData, który jest niezwykle łatwy w edytowaniu w narzędziach Source 2. Nie tylko wprowadzenie nowych skinów będzie proste. Również manipulowanie zadawanymi obrażeniami, rozrzutu broni itd. będzie się sprowadzało do jednego suwaka. Gabe Follower pokazał, jak takie coś wygląda i pewnie w tym momencie widzicie to na ekranie. Wszystko jest łatwo edytowalne. Na ten moment według niego największym wyzwaniem wciąż jest przenoszenie skinów z CSGO na nowy silnik. I Valve powinno używać metody, które w żaden sposób nie zmieni wyglądu samej skórki. W przeciwnym razie mocno odbije się to na całej ekonomii w CS-ie. Skin Kantor to miejsce, w którym możecie w łatwy i natychmiastowy sposób sprzedawać swoje skiny z CSGO. Na stronce jest wiele wyborów odnośnie wypłat, jak m.in. karty podarunkowe na Google, Play, Steama czy Xboxa, kryptowaluty czy też PaySafe Card. I żeby skorzystać z tej metody, nie zapomnijcie zaznaczyć polskiego języka, jak i waluty. Sposób działania jest bardzo prosty. Logujecie się, zaznaczacie skiny, które chcecie sprzedać i wybieracie metodę wypłaty i gotowe. Po zaakceptowaniu oferty na Steamie wasze środki natychmiast trafiają do was. Nie zapomnijcie skorzystać z naszego kodu PIKI, by zyskać 5% więcej przy sprzedaży skinów. Zapraszamy do wypróbowania Skin Kantor. Link zostawiamy wam w opisie. Natrafiliśmy na ciekawą statystykę z Reddita CSGO. Jak pewnie widzicie już na tej grafice, mamy pytanie, która mapa jest grana najczęściej przez zbanowane konta? Dzięki temu jesteśmy mniej więcej w stanie określić, gdzie jest największa szansa na spotkanie cheatera w CSGO. Największy procent tych graczy jest na mapie Demiraż, ale to pewnie też ze względu na to, że jest po prostu jedną z najpopularniejszych map w grze. Drugie miejsce zajmuje jednak The Office i w sumie to ma już więcej sensu. Często grając właśnie na tej lokacji, możemy spotkać graczy ze wspomagaczami. Ja sam jestem w stanie stwierdzić, że to właśnie tam najczęściej spotykałem cheatera. Top 3 w tym niechlubnym rankingu zamyka Dust 2, który też jest poniekąd znany z tego, że cheaterzy lubią na niej grać. Pasza na swoich mediach społecznościowych poinformował, że już w najbliższy piątek będzie miał możliwość zagrania na murawie PG Narodowy w piłkę nożną. Wszystko dzięki spotkaniu reprezentacji przyjaciół kontra piłkarskiej kadry olimpijczyków. Jarek otrzymał na to wydarzenie powołanie od samego prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Taki mecz zorganizowany jest z powodu Święta Piłki Nożnej 2022. Oficjalnie ogłoszono, że następny IM Katowice zostanie rozegrany na początku lutego. Od 31 stycznia do 1 lutego będziemy mieli fazę play-in. Potem od 2 do 5 fazę grupową i 10-12 będą play-offy. Pierwsza tura sprzedaży biletów rusza już jutro o godzinie 15. Będziecie jechać na to wydarzenie? Dajcie znać w komentarzach. Również wczoraj doszła do nas duża informacja. Matius22 aka Paris Platinow dołącza do formacji Jens, a dowodem tego jest zdjęcie na Instagramie z dyszką. Czy według was jest w stanie godnie zastąpić miejsce po Hadesie i Sanpajusie? To teraz tak bez jaj dowiedzieliśmy się, że z końcem września Białemu kończy się kontrakt z drużyną Angentium i prawdopodobnie nie będzie jej przedłużać. Na ten moment zespół jest już w trakcie poszukiwania zastępcy. Obecny skład Endpoint jest dosyć dużym chaosem, który miejmy nadzieję w końcu ustąpi. Na tę chwilę w ich szeregach gra Milky w postaci Stendina oraz Heavy God, który zastępuje Kierbaja. On sam musiał wziąć kilka dni przerwy ze względów personalnych. Na tę chwilę właśnie tak prezentuje się skład Endpoint na turniej Elisa. Dwa dni temu byliśmy świadkami kolejnego odświeżenia rankingu HLTV, w którym to sporo się zmieniło. Co najważniejsze dla nas w tej chwili, zespół Paloma jest top 1 polskich drużyn i zajmuje 72. lokatę na świecie. Tak źle nie było już od dawna. Żadna rodzima
formacja nie jest nawet blisko dostania się do top 30. Jeśli chodzi o światowe podwórko, jakimś cudem Movie Star Riders dostało się na 5. miejsce, mimo że wszystkie ich mecze są przegrywane. Duży skok zaliczyli też gracze Mouse i Heroic. Ekipa ENS obecnie jest już na 17. miejscu. Polskie drużyny na tę chwilę walczą w playoffach SEA Advanced. Póki co jedynie Paloma i Pact nie przegrali swojego pierwszego meczu. Takie formacje jak Honoris czy też Thunder Flash są już w drabince przegranych. Trochę inaczej wygląda sprawa naszych ekip w turnieju CCT Central Europe. W tej chwili Los Cogutos, Honoris i Illuminar mają po jednym zwycięstwie i jednej porażce. Już niedługo może być ciekawie w dalszej karierze Ralena. W swoim poście, w którym informuje o zwycięstwie jego drużyny na Kinguin Legends, stwierdził jeszcze, że lada moment możesz wskoczyć do jakiejś fajnej ekipki. Oczywiście międzynarodowej. Ralen raczej na polską scenę wracać nie zamierza. Jeżeli kogoś z was interesuje to, co obecnie dzieje się z Hyperem, byłym trenerem Izako Bors, to na tę chwilę zajmuje się innym projektem, o którym więcej napiszę w najbliższym czasie. Tam też oczywiście będzie zajmować się trenerką. W poście Astralis, którzy napisali, zbliża się coś wielkiego, w nawiązaniu oczywiście do organizacji Big, wszystko zaczęło się sypać. Przegrali z drużynami na Complexity czy też Heat. Zostali wyeliminowani na etapie fazy grupowej z ESL Pro League i jeszcze ich zawodnik Config złapał kontuzję, przez którą nie jest w stanie normalnie siedzieć przez najbliższe 2 tygodnie i zastąpi go Mister z Akademii Astralis. No i tak jeszcze na sam koniec warto powiedzieć, że już dzisiaj zaczyna się grupa D w ESL Pro League i jak na razie pierwszy mecz został wygrany przez Cloud9, którzy gładko poradzili sobie z ekipą Evil Geniuses. Brazylijski trener ZUS wraca do CSGO, aby pomóc drużynie o planu w nadchodzących miesiącach. Wcześniej trenował on takie formacje jak Team Liquid, MIBR czy też SK Gaming. JDubbz nie jest dużej częścią zespołu Detonate. Wielu deweloperów zaczyna wspierać Rockstara, którzy kilka dni temu padli ofiarą ataku hakerskiego, czego wynikiem było ujawnienie wczesnego buildu GTA 6. Ludzie zaczęli najeżdżać na firmę ze względu na wygląd produkcji. Nie brali oni jednak pod uwagę tego, że każda gra we wczesnej fazie nie wygląda tak jak powinna. I to właśnie zrobili inni deweloperzy. Zaczęli oni udostępniać materiały, jak ich gry wyglądały na wczesnym buildzie. Mamy tutaj takie przykłady jak Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted 4, Sea of Thieves. Jak stwierdził jeden z użytkowników na Twitterze, każdy, kto rozumie proces produkcji gier, wie, że grafika kończy się jako jeden z pierwszych elementów. I właśnie głównie przez takich ludzi deweloperzy postanowili wyprowadzić ich z błędu. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.